Cześć, cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam Was w transmisji na żywo. Kto Podczas której będę opowiadała, odpowiadała na kilka pytań, które pojawiły się po um, retransmisji webinaru um, o tym, jak niebanalnie nosić marynarkę. Poprosiłam Was o pytania, dostałam ich dosyć sporo. Niestety, czasowo nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie, ale przygotowałam myślę kilka takich najważniejszych. Ja tutaj widzę, że się gromadzimy, osoby, które są. Chciałabym, żeby napisały mi, czy mnie widać, czy mnie słychać. Można napisać komentarz, można. Wrzucić like, serduszko, cokolwiek, żebym widziała jakąś reakcję i żebym wiedziała, że jesteście ze mną. Także mam tutaj, ja już sobie otwieram, bo będę wam wrzucała linki. Mam przy sobie komputer także będę wrzucała potrzebne linki. Zanim zaczniemy, to kilka słów na temat tego czym jest retransmisja webinaru. O, są jakieś reakcje, super. Bardzo się cieszę. Dzień dobry, dzień dobry. Czym jest re retransmisja webinaru? Ja tylko popatrzę tutaj czy mnie widać na żywo na fanpage'u, bo ja mam na kolanach komputer. Takie cuda. Jest świetnie, fantastycznie. Więc e, czym jest retransmisja webinaru o tym, jak niebanalnie dobrać marynarkę, to jest nagranie, które, do, które można sobie pobrać, e, które można sobie pobrać i ja Wam już wrzucam tutaj w komentarzu link do tego nagrania. Także jeżeli jeszcze nie widziałaś. E, e, tego materiału. To jest około 45-minutowe nagranie, gdzie opowiadam o tym, jak nosić marynarki. To znaczy, jest tam oczywiście trochę o sylwetkach, trochę o tym, jak, jak na co zwracać uwagę, gdy kupujemy marynarkę, ale też jest o tym, jak, jak, jakie style noszą dobrze marynarki, czyli gdzie te marynarki się dobrze komponują, żeby wiedzieć, czy yy, można z nich korzystać, czy nie można. Ja mam taki dziwny stosunek do marynarek, bo z jednej strony mi się szalenie podobają, bardzo, 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 natomiast przez wiele lat uważałam, że one są po prostu niewygodne i coś mi się zaczęło zmieniać, no i jak mi się zaczyna zmieniać, to też oczywiście ma to wpływ trochę na, na to, że jeżeli ja spędzam trochę czasu na szukaniu marynarek dla siebie, to też znajduję ciekawe rzeczy, przychodzą mi ciekawe wątki do głowy, którymi z, z Wami się mogę dzielić i stąd właśnie ten... E, ta retransmisja webinaru o marynarkach udostępniona dla Was zupełnie za darmo, także nie trzeba nic kupować, nie trzeba być nigdzie na czas, po prostu już jest i można sobie go oglądać w takim momencie, który. Jest dla Was dobry. Okej, okay, widzę, że już mamy z nami trochę dziewczyn na żywo. Jest nas około tutaj 30 osób. Cudownie, bardzo się cieszę. Dajcie proszę znać, czy lubicie, czy nosicie marynarki. Piszcie w komentarzach, ile macie tych marynarek, czy, czy nosicie je tylko do pracy, czy nosicie je na co dzień, a może nosicie je wieczorowo. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak. No, Osoby, które mnie tutaj oglądają, czyli jak to się mówi, moja społeczność, jak te marynarki wykorzystuje. A ja w międzyczasie już będę przychodziła do pytań, żeby nasza transmisja nie była po prostu zbyt długa. Także pytania dostawałam na maila, pytania dostawałam na Instagramie. Także te kilka pytań z nich wybrałam. I pierwsze z nich to: Jestem niska, mam ogromny biust. Jaka długość marynarki? I teraz niska kobieta to oczywiście zazwyczaj w okolicy metra m. Albo poniżej 1,60 m. To są zazwyczaj te wartości, kiedy mówimy, że kobieta jest niska. No i proporcjonalnie duży biust, to oczywiście już nie mówi się o konkretnych rozmiarach, tylko mówi się, patrzy się na to, jak. Ym jak ten biust, że tak powiem, leży na sylwetce, tak? Leży na sylwetce, czyli w jaki sposób, w jaki sposób się um, prezentuje na tej konkretnej sylwetce, bo na jednej sylwetce rozmiar biustu może być duży, a gdybyśmy ten sam biust przykleiły do innej kobiety, to już się wtedy taki duży nie będzie wydawał. Ale tak, przede wszystkim jaka jeżeli trzeba rozpatrzeć Dwa aspekty tego, tego samego jakby, tego pytania, to znaczy, że jestem niska. I teraz tak, jeżeli mamy do czynienia z kobietą, która jest niska, to raczej powinna nosić krótkie marynarki. Krótkie marynarki, czy to są te, które są tak, do tak zwanego biodra, do linii bioder, tak? Do linii bioder, czyli nie do linii kroku, do linii bioder, czyli takie, które będą niż. Tak, dlaczego się nie nosi, żeby one były niższe? Po to, żeby było widać więcej linii nóg, tak? Linii nóg, czyli jak wydłużamy sobie nogi, to też automatycznie wydajemy się być wyższe. To znaczy, że długie marynarki, takie, które są do połowy uda, to znaczy tak, do połowy uda, to może jeszcze by się e, sprawdziły, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że tam, gdzie, e, tam, gdzie kończy się. E, Ubranie i robi się tak zwane poziome przecięcie, tak? Bo jak kończy się marynarka, mamy poziome przecięcie to tam ludzie zazwyczaj patrzą, a my, właśnie w przypadku niskich osób, chcemy raczej, żeby patrzyli wyżej, tak? Czyli staramy się, żeby ta marynarka była no najkrótsza, jak się da do danego stroju. Wiadomo, że do sukienki możemy nosić krótkie marynarki. No, niektórzy noszą nawet bolerka, za którymi ja osobiście, osobiście i jako stylistka też nie przepadam, ze względu na to, że uważam, że w większości sylwetek wyglądają po prostu karykaturalnie. One świetnie wyglądają na takie bolerka do sukni balowych, yy, po prostu nie wiem, w jakimś kopciuszku albo yy, nie wiem, pięknej bestii, jak tańczą, yy, nie wiem, walca na koniec. Owszem, dla księżniczek Disneya jak najbardziej, natomiast dla takich prawdziwych kobiet, yy, no nie do końca, chyba że do sukni ślubnych. Yy, tak jakby, no jeszcze nie widziałam zachwycającej stylizacji z bolerkiem, ale czym krótsza marynarka dla niższej osoby, tym będzie lepiej. Yy, nie widzę żadnych komentarzy od Was. Yy, nie wiem, czy nic nie piszecie, czy po prostu Facebook mi tutaj coś. Yy... Coś świruje, także bardzo bym prosiła, e, chociaż jedną z was, żebyście zostawiły komentarz e, albo że jesteście, albo napiszcie coś o tych marynarkach. E, bo ja tutaj gadam, gadam, a nie wiem, czy jest między nami reakcja po prostu. Nie chciałabym tego powtarzać, e, co tu dużo mówić. E, więc. E, to jedna rzecz, a druga to ten ogromny biust. Duże biusty nie lubią mieć dużo ozdób na swojej okolicy. Czyli jeżeli zakładamy, że mamy duży biust, to raczej nie nosimy wielkich klap marynarki, tak? jakichś takich ogromnych, żeby one były na przykład w kontrastowym kolorze, żeby one były jakieś, nie wiem, ozdobne, czasami są jakieś szalowe, takie wysokie, wielkie, czyli po prostu, żeby tutaj w tej okolicy nie było dodatkowo nic. Także najlepiej tak naprawdę to by było, gdyby to była marynarka, która jest wycięta tak klasycznie, czyli w tą łezkę. Tutaj, a nie w szanelkę czy, czy w jakiś, jakiś inny sposób, tylko klasycznie i bez klap. tak? To będzie najlepsze dla, dla dużego biustu. Taki fason marynarki. Następna rzecz to e, kolejne pytanie. To modne są teraz długie marynarki, są fajne, ale czy odpowiednie dla 160 cm i wąskich bioder? No i właśnie, przed chwilą mówiłam o tym, że mm, e, w. Dla niskich kobiet, czy te 160 cm piszecie, że wszystko jest i że widać słuchaj. Super, dziękuję bardzo. Dla tych 160 cm, oczywiście, jeżeli macie swoje pytanie odnośnie marynarek, to też się wrzucajcie, mam nadzieję, że się wyrobię jeszcze dzisiaj, żeby odpowiedzieć. Więc modne są długie marynarki, i teraz czy dla 160 cm wzrostu są odpowiednie? No i teraz tak, z jednej strony, teraz powiedziałam, że nie są, tak, bo powinno się nosić krótkie, odpowiadając na poprzednie pytanie. Natomiast z drugiej strony, dla wąskich bioder. Są dobre marynarki dłuższe, czyli jeżeli rozpatrzymy te dwie zasady, jestem niska, czy mogę nosić długie marynarki? Nie, a z drugiej strony mam wąskie biodra, czy mogę nosić długie marynarki? Tak. Dlaczego? Ponieważ one, to co przed chwilą mówiłam, przyciągają uwagę, kończą się tam, po prostu kończą się nisko i tam wtedy przyciągają wzrok i poszerzają tę linię bioder. No i teraz co robić, kiedy w przypadku naszej sylwetki pojawiają się dwie, dwie sprzeczne informacje? Tak naprawdę najlepiej jest po prostu kombinować. Kombinować i sprawdzać, co jest dobre dla danej osoby. Bo czasami jest tak, że ta długa marynarka to będzie taka. Bo też pytanie. Co mamy na myśli mówiąc długa marynarka? Czy to jest długa marynarka, która będzie kończyła się na linii kroku? Ja bym tutaj próbowała. Jeżeli to będzie marynarka, która jest do, nie wiem, połowy uda, albo nawet no, już taka trochę wyglądająca jak taki płaszczyko marynarka, no to, no to może nie będzie dobra dla tej, dla tej konkretnej kobiety. Natomiast pamiętajmy o tym, że w przypadku, kiedy mamy dwie sprzeczne. Zasady trzeba kombinować na sobie i patrzeć, co dobrze wygląda. Oczywiście, w przypadku tego połączenia, tej kombinacji, jestem niska, mam 160 cm wzrostu, mam wąskie biodra i chcę, i chcę nosić długą marynarkę. To oczywiście, jeżeli już decydujemy się na tą dłuższą marynarkę, czyli olewamy tę zasadę pierwszą, kierujemy się zasadą drugą, to na pewno zawsze będzie lepiej założyć ten zestaw do butów na wyższym obcasie, czyli nie do płaskich butów, bo one zawsze trochę wyciągają nam sylwetkę, wydłużają nam sylwetkę. Wtedy też warto posłuchać porad takich odnośnie tego, jak wydłużyć sobie na przykład kolorami sylwetkę. Ja teraz nie chcę o tym mówić, no, takie największe kompedium wiedzy, jeżeli chodzi o zasady stylizacji, to macie w moim kursie online kod sylwetki. Także jeżeli, no jeżeli chcemy mieć wszystkie porady zebrane w jednym miejscu, to ja nie chcę ich po prostu milionowe razy powtarzać na, na takich na przykład live'ach, tylko zebrałam je wszystkie w kurs online kod sylwetki. Yy, ok, tutaj mamy. Hmm. Klaudia. Super temat. Noszę marynarki do pracy oraz wieczorowo. Właśnie muszę kupić w kolorze czarnym jakiś klasyk. Proszę o podpowiedź. Według mojej oceny jestem sylwetką Y zgaszone lato. Dobrze. To ja bym proponowała, żebyś Klaudia przede wszystkim sobie obejrzała tę retransmisję webinaru. Ja link wrzuciłam w komentarzu, bo tam jest trochę na temat noszenia właśnie marynarek wieczorowo. Na, jeżeli chodzi o sylwetkę Y, no to też pamiętajmy o tym, żeby nie, nie, nie była to marynarka rozbudowana w linii ramion, żeby nie miała ozdobników na biuście, czyli to, co przed chwilą mówiłam przy odpowiedzi na nasze pierwsze dzisiejsze pytanie. Jeżeli nie było ci od początku, to ja zapiszę tę transmisję, będziesz mogła to obejrzeć. Natomiast z czernią hmm, dla zgaszonego lata, no tak średnio. Oczywiście wieczorowo zawsze lepiej, natomiast pytanie, czy to musi być czarna marynarka? To jak. No to, to jakby konkretnie. Konkretnie tutaj zadałaś pytanie, i tak jak mówię, obejrzyj sobie właśnie tą retransmisję webinaru. Dobra, lecimy z następnym pytaniem. Tutaj było, był taki bardziej no, komentarz, który ja sobie zamieniam na pytanie, bo komentarz, że ciężko dobrać coś do grubej, krótkiej szyi. Czyli zamieniamy to na pytanie, jak dobrać coś, gdy mamy masywną szyję. Masywna szyja to jest właśnie ta, która jest dosyć szeroka, dosyć krótka. I teraz tak, co może, czego nie chcemy przy krótkiej szyi? No, nie chcemy jej skracać. Czego nie chcemy przygródki, masywnej szyi, takiej szerszej, no nie chcemy jej poszerzać. I teraz co skraca szyję? Szyję skraca zabieranie jej powierzchni. Czyli, kurczę ja teraz, jak. Jeżeli ja bym miała teraz golf. Czyli coś co, ma, no coś, co tutaj stoi, tak? Golf, stójkę, zapiętą koszulę pod samą szyję, to wtedy będę tą szyję skracała. Czyli przekładając to na marynarki, jeżeli mamy wysoki tutaj kołnierz, to on jeszcze dodatkowo skraca szyję. Więc jeżeli mamy krótką szyję, no to dobrze, żeby marynarki nie miały kołnierza, tylko były tutaj płaskie. Jeżeli znowu mamy masywną szyję, szeroką szyję, to niedobrze wyglądają tak zwane szanelki, czyli te okrągłe tutaj. O szanelkach też jest oczywiście w tym webinarze, jeżeli nie wiecie, co to jest szanelka, to można albo sobie zgulować, albo zapraszam do obejrzenia tej retransmisji webinaru, która jest w pierwszym komentarzu pod tym moim dzisiejszym spotkaniem, pod tym dzisiejszym liveem. Więc. Um... No więc odpowiedziałam tak, że nie lubią, nie lubią takie masywne szyje nie robią. One masywne, masywne elementy naszego ciała lubią wydłużanie, wysmoklanie. A wydłużają i wysmoklają po pionowe linie stylizacyjne. Czyli marynarka w tym przypadku tej masywnej i e, krótkiej szyi e, powinna być bez e, stania tutaj żadnego, tak bez stójki, bez takiego wysokiego kołnierza i powinna być otwarta w tą e, no tą łezkę taką, tak to nazwijmy. E, dobra, dobra, dobra. Hmm. Patrzę, co tutaj Magdalena pisze. Jestem niska i szczupła. Ramiona wąskie, mały biust. Jaki typ marynarki mi pasuje? Nie mam żadnej. Na przykład szanelka. Szanelka z bony są krótkie i są mają zabudowaną górę. Na przykład obejrzyj sobie też webinar o marynarkach. Tam są ciekawe przykłady marynarek. Także tam możesz, sobie, tam możesz sobie pozerkać. Klaudia, dziękuję bardzo, Cię proszę. A może ja będę sobie te komentarze tutaj czytała, czy ja je tutaj widzę. Hmm. Nie. A tak, widzę. Monika, yy, marynarki. Noszę do pracy, marynarkę, oficerską marynarkę z złotymi gozikami noszę prywatnie, yy, czy na rozmowę kwalifikacyjną mogę wybrać kobaltową czy spokojną granatową firma prawnicza, hmm. Hmm. E, powiedziałabym tak, że jeżeli jest to, jeżeli znasz dobrze, yy jakby środowisko pracy, czyli taką kulturę organizacyjną tej firmy, do której idziesz. Jest tam Pomimo firmy prawniczej, dosyć luźno, to myślę, że możesz. Jeżeli jest tam nie znasz, albo jest tam dosyć sztywno, czyli to jest, powiedzmy, będziecie nie wiem, dużo starsza osoba, może przeprowadzała z tą rozmowę kwalifikacyjną, poszłabym w klasycznym granacie. Kolejna rzecz, oczywiście, jeżeli ten kobalt jest Twoim kolorem, bo kobalt jest trudnym kolorem, on nie, bardzo niewielu tak naprawdę typom kolorystycznym pasuje, typom urody, więc jeżeli ten kobalt jest taki na Tobie mocno widoczny, czyli on trochę odstaje od Ciebie, no to nie, bo my nie chcemy, żeby ubranie od nas odstawało. To my mamy, tak, jak to się mówi po angielsku, stand out, czyli mamy trochę pobłyszczeć. Mamy my być najbardziej widoczne na, 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 na rozmowie kwalifikacyjnej. Ok, przełączam się tutaj na moje, na moje pytania. Pytanie następne. Czy długość marynarki podpowiada, jakich butów lepiej do niej nie zakładać? Hmm. No to jest ciekawe pytanie, bo sama długość marynarki nie do końca, ale długość marynarki w połączeniu z naszym wzrostem i naszym typem sylwetki już jak najbardziej. I to jest w ogóle pytanie, na które ja mogłabym dosyć długo odpowiadać. Myślę, że może chociaż powiem kilka, kilka aspektów tego pytania. Bo tak, z jednej strony nie, tak jak powiedziałam, ale z drugiej strony jak najbardziej. Monika pisze coś tutaj? Tak, Monika do mnie pisze. Dziękuję i skorzystam. Super. Nie, Magdalena pisze: Dziękuję, skorzystam, Monika pisze: Dziękuję. Super, bardzo się cieszę, że Wam się podoba. W ogóle, jak Wam się podoba, to ja Was bardzo proszę, żebyście udostępniły ten e, materiał. Może wtedy skorzystają osoby, które są z Waszej, e, waszej grupie znajomych i będą mogły no, lepiej wyglądać w marynarkach albo w ogóle je nosić. Także. E, jeżeli czujecie, że macie wśród swojej społeczności kobiety, które mogłyby z tego skorzystać, które uważacie, że nie do końca dobrze wyglądają, no to może się zainspirują takim live'em ze stylistką albo w ogóle przyjdą tutaj do nas i będą się inspirowały nie tylko naszym live'em, ale też innymi moimi materiałami. Także będzie super, jeżeli udostępnicie ten materiał u siebie, co dodatkowo jeszcze, jak udostępnicie go u siebie, będziecie go mieć przypiętego do, swojego, do swojej tej ściany, tak? Ściany walla, nie wiem, jak to się tam do feedu, różnie to się określa i wtedy będziecie mogły do niego dojść, kiedy chcecie. Ponieważ on tutaj oczywiście będzie przypięty, natomiast no w pewnym momencie zniknie pod następnymi postami, tak? Jeżeli my codziennie publikujemy jakieś treści, czasami dwa razy dziennie, no to za tydzień to ten live już po prostu będzie tam gdzieś spadnięty całkiem na dół, a jak udostępnicie go u siebie, to będziecie go miały po prostu przypięte do swojego do swojej, do, swojej, do swojego profilu i będziecie mogły do niego sobie wracać. Także... Dwa, y, dwa powody, dlaczego warto udostępnić ten, y, ten, to wideo. Y, jak to jest? W, w dolnym prawym rogu wy macie. Y, tam, żeby udostępnić. Dobra, lecimy dalej, co z tym, co z tymi, co z tą długością marynarki, marynarek i butów, długość. Jeżeli, czym oczywiście wyższe buty i nie mam na myśli obcasów, tylko cholewkę, czyli na przykład, jeżeli mamy do czynienia z muszkieterkami, czyli, czyli mamy kozaki, które zakrywają nam kolano i do tego założymy jeszcze długą marynarkę do połowy uda, to no, takie zestawienie się sprawdzi najlepiej na osobie, która jest wysoka, tak, bo Będziemy mieć w krótkim, jakby w małym obszarze, czyli w obszarze ut, będziemy mieć dużo przecięć takich, które będą, które będą optycznie dzieliły tę nogę w poziomie, co oznacza, że będzie ją skracało. Czyli to nie będzie dobre rozwiązanie dla niskich kobiet, będzie, czy, czy nawet dla takich proporcjonalnych, czyli takich średnich, tam metr sześćdziesiąt, nie wiem, 5, 6, 7, no to może to tak wyglądać, że taki, takie wrażenie będzie kota w butach także nie będzie to najlepiej nie będzie to najlepiej wyglądało natomiast jeżeli już mówimy na przykład o marynarce i takich klasycznych kozakach, które będą pod kolano na przykład oficerkach no to oczywiście jak najbardziej można natomiast tutaj już znowu będzie takie skojarzenie z jazdą konną tak czyli styl taki tak zwany angielski wsi Styl angielskiej wsi, style ubierania wszystkie, które, które są jakby takie podstawowe, nie są miksami dużymi, tylko są podstawowe, możecie znaleźć w mojej książce znać swój styl. Także teoretycznie można jakby buty, buty z marynarkami się jakoś nie wykluczają, no, będą się bardziej wykluczać w sytuacji, kiedy jest to jest nasza sylwetka, nasza sylwetka jakaś, to znaczy, jeżeli mamy na przykład bardzo krągłe uda, to wtedy w no, nie chcemy tym bardziej, żeby właśnie stosować tego połączenia muszkieterka, muszkieterki plus, plus dłuższa marynarka, no bo po prostu to wygląda po prostu dziwnie. Czy dla sylwetki H istnieje maksymalna długość marynarki, której lepiej nie przekraczać? Co do sylwetek... Co do sylwetki H, to nie, nie istnieje taka długość. Bardziej chodzi o wzrost, czyli jeżeli to H jest niskie, no to wtedy nie powinno, się, nie powinno się nosić tych bardzo długich marynarek. Jeżeli H jest wyższe, no to wtedy jak najbardziej można nosić najdłuższe marynarki, które jeszcze nie będziemy nazywać płaszczem. Spodobała, kolejne, spodobała mi się idea garnituru albo marynarki wyjściowej na imprezę czy randkę. Jaki kolor garnituru poleciłabyś dla zgaszonej jesieni? Pastele i czerni naturalnie odpadają, a ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak wyglądać wieczorowo w oliwkach, beżach i brązach. Czy jakiś kolor mm, może się równać z seksowną, czarną marynarką? No i Oczywiście, że czerni jest najbardziej elegancka, wyrafinowana. Można by było powiedzieć, że też trochę sexy. Natomiast, no, jakie kolory mogą być takie wieczorowe? Trochę. Takie kobiece, trochę, żeby można je było wystylizować na te sekcje yy, dla zgaszonej jesieni. Ja przygotowałam sobie trochę linków tutaj, które mogę, y, które mogę wkleić. Mam nadzieję, że mi się to uda jakoś w miarę sprawnie y, zrobić. Przede wszystkim y, spróbowałabym czegoś, y, co będzie bordo. I jeżeli chodzi o bordo, ja tutaj będę wrzucać y, także trochę będzie. Yy, yy, yy. Bordo, pykle leci pierwsze. To jest akurat sama marynarka, ale tutaj z Lawarda, natomiast Bordo jak najbardziej jest cały garnitur. Także myślę, że coś takiego z jakimś koronkowym topem i to Bordo ja bym na przykład zestawiła, żeby nie było za ciemno, to ja bym zestawiła to jakimś takim śmietankowo-kremowym albo nawet tym oliwkowym topem. W Intimissimi są świetne po prostu z taką koronką topy w przeróżnych kolorach i jedwabne i, i z... Tam chyba z Kaszmirem ja ostatnio kupowałam. Są topy, także można by było po prostu spróbować sobie z Bordo. Więc tak, to Bordo sobie wyłączam, ale Bordo jeszcze to nie wszystko. Moment, moment, żebym ja to teraz znalazła. Znalazłam też na przykład taki garnitur w firmie Agi. Następne Bordo, które też mogłoby być... Hmm, które mogłoby być takie trochę wieczorowe, to jest jeszcze dodatkowo z taką e, lamówką e, no, fioletową, także doda to czegoś takiego ciekawego. E, następne, następna rzecz to też cały garnitur bordowy. Mm, pyk, jest. Następne bordo się pojawia. E, mamy. Muszę teraz zobaczyć, czy wszystkie bordo tutaj pokazałam. E, aha, jeszcze nie, bo mamy jeszcze przecież taki jest tutaj taki odcień, który jest. On jest nazwany po prostu red. Natomiast mi się wydaje, że to jest taki red, red zgaszony, takie soft red. E, też wydaje mi się być interesujący, że można by go było właśnie wystylizować troszeczkę, ponieważ bordo jest dosyć ciężkie, więc można by było e, go trochę w, mm, no, tak e, rozjaśnić tymi kremami, beżami, e, jakimiś takimi pudrowymi. Różami to myślę, żeby było całkiem, całkiem ciekawe. No ale też, jeżeli chciałybyśmy tak trochę poszaleć i ten garnitur miał być taki nieoczywisty, trochę w kimono, to dla zgaszonej jesieni taki róż, który Wam tutaj wrzuciłam, no też wydaje mi się być bardzo, bardzo interesujący. To jest napisane, że to jest marsala, czyli marsala to jest odcień wina, czyli powinno to być bordo. No nie wiem, jak on wygląda na żywo, ale jeżeli na przykład do sylwetki takie coś pasuje, to wydaje mi się, że to i do stylu, bo to też musi być konkretny styl, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo interesujące. Dajcie znać, czy te linki klikacie i czy Wam się podobają. No i teraz, i oczywiście, może być, jak już jesteśmy przy różu, to można by było też, co prawda ta stylizacja, która tutaj jest tą marynarką, róż, uwaga, pyk, leci, jest taka zupełnie codzienna, zwyczajna, ale wydaje mi się, że gdyby tę marynarkę założyć na przykład właśnie do jakiegoś, no ja bym cały czas stawiała do tych marynarek na te takie jedwabne albo koronkowe bieliźniane topy, to by bardzo ciekawie wyglądało. No i tutaj do tego by można było te czarne spodnie albo nawet bordo spodnie i i, i, I ten top, i to można by było super, super ograć. E, tak tutaj uważam. No i oczywiście fiolet, czyli pyk leci następna. Mm, widzę, że Marta tu pisze, Marta tu pisze że e, fiolet i bordo, i czekolada. No i jasne, oczywiście jak najbardziej. Może <laughs> coś mi się gardło. Ja w ogóle cię jakoś strasznie nie domagam zdrowotnie, ale. Mm, Dobra, no i zielenie, ciemne zielenie, najpierw mam tutaj marynarkę, którą by można było znowu z jasnym topem, ciemna zieleń, taka ciemna, leśna zieleń, bardzo ciekawa, można by było to znowu jasny top, czarne spodnie, a na wieczór ekstra, myślę, że nie tylko zgaszona jesień zresztą to by mogła, ale tutaj konkretnie, no i następny taki wieczorowy, to mi się cały garnitur, turkus, turkus, Ktoś pewnie znowu jakieś literówki robię. Wiecie, że jestem mistrzem literówek. To wszystko z tego, że ja szybko robię różne rzeczy i niestety nie widzę później moich błędów. Albo Turkus, no albo e, można by było, można by było, dobra, i to już moja ostatnia propozycja. E, można by było dla zgaszonej jesieni, jak ktoś lubi wzory, to można by było takie cudo sobie wieczorowo założyć. E, z, no tutaj, już z jakimś takim delikatnym topem, i na przykład z czarnymi spodniami. I wydaje mi się, że to by były bardzo, bardzo fajne propozycje. Także konkrety na pytanie o, o kolory. No i lecimy do następnego pytania, bo już prawie pół godziny jesteśmy, chociaż nie moment, moment, zanim następne pytanie, żeby nie. nie Monika pyta, czy czerwony garnitur na wieczór? Oczywiście, jak najbardziej. Zależy oczywiście, dla, dla jakiego typu urody, czy by pasował, ale jak najbardziej. No i co? I widziałam przed chwilą, że Marta zadała tak. Jakiej sylwetce najlepiej pasują takie długie marynarki, trochę krótsze niż dyplomatka. Najlepiej pasują sylwetce I, sylwetce T. Eski dobrze wyglądają, H dobrze wyglądają, to trochę też zależy od wzrostu, tutaj znowu, no tak jak wiem, musiałabym długo na ten temat mówić, także w, w kursie online kod sylwetki tam są wszystkie, wszystkie informacje na ten temat, to kurs, który ostatnio miał kampanię promocyjną. Dobra, następne pytanie, które mam zapisane. Zostały mi dwa ostatnie pytania, bo nie chciałam, żeby ten live był strasznie długi. Następna rzecz: długość marynarki pasująca dla klepsydry dla klepsydry. No to w taką po prostu w okolice w okolicy krągłości bioder. Można, można troszeczkę dłuższą, można troszeczkę krótszą, czyli gdzieś w okolicy po prostu linii linii biodra, tak do, na przykład na środek pupy, ponieważ klepsydra ma piękną krągłość na dole, to czemu jej nie podkreślać właśnie ten, tym zakończeniem marynarki, czyli korzystać z tej poziomej linii stylizacyjnej, którą ona oferuje. No i y, 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 druga część tego pytania, jak z, co z marynarkami oversize, gdy się ma 160 cm wzrostu. No to znowu, marynarka oversize, marynarce oversize nie nierówna. Nie Zależy jaka jeszcze sylwetka jest, jeżeli to jest ta klepsydra... Ym, no to i ma się, to zaraz jaki, jaki, jaki rozmiar ma ta klepsydra, czy to jest klepsydra 160 cm i rozmiar 44, no to oversize sprawią, że będzie się wyglądało jak balonik, taki albo taki namiocik, także no teoretycznie nie jest to najlepszy fason dla klepsydr, ale wydaje mi się, to jak z każdą zasadą stylizacji, można by było to jakoś ograć, ale to już jest porada bardzo taka indywidualna. Także ciężko mi odpowiedzieć na takie ogólne pytanie, tak, żeby jeszcze inne osoby z tego skorzystały. No i ostatnie pytanie na dzisiaj z tych moich zapisanych: Mam duży biust, ciężko znaleźć coś, co dobrze leży znaczy pytanie? No stwierdzenie, a ja zaraz na nie odpowiem. Pierwsza rzecz najważniejsza, jeżeli mamy duży, bo to w ogóle bardzo dużo pytań było tego rodzaju. Czyli mam duży biust, to mi się nie dopina, tu się nieładnie odstaje, tu coś nie pasuje. Bardzo, 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 bardzo z was, was proszę, że marynarki, jak kupujecie, czy znaczy gdy kupujecie, to pamiętajcie, żeby dopasowywać je do rozmiaru swoich ramion, nie do rozmiaru biustu, bo marynarka nie musi się zapinać, naprawdę nie musi. Możecie nawet od razu kupować. Bez guzików, ale nie musi się zapinać. Jeżeli macie taką. No, rzadko kiedy są takie sytuacje, że my musimy, naprawdę, musimy być zapięte, to, to w przypadku. Nie wiem, siedzenia to jest nawet niewygodne i tak rozpinamy. Może czasem zapinamy do zdjęć, tak? Ale no to, to trudno, to nie zapniesz i tyle. Nie, jeżeli się nie dopina marynarka, ale jest dobra w ramionach, to ją kupujemy. Jeżeli się dopina tutaj, ale tu odstaje, tu się kłębi, tak? Tutaj się robią po prostu jakieś takie wielkie buły, to wtedy jej nie kupujemy. Pamiętajcie, dziewczyny o dużym biuście, marynarki tu mają być dobrze dobrane. Tu mają być dobrze dobrane, a nie tu. A nie tu, nie w, nie w biuście. Ok, moje pytania, moje pytania zapisane się na dziś skończyły. Zobaczę jeszcze, czy Wy tutaj o coś pytacie dodatkowo. Tak, pyta Ewa. Czy na wieczór pasuje prosta suknia z rozcięciem w kolorze soczystej czerwieni dla osoby niskiego wzrostu? No, to zupełnie nie nasz dzisiejszy temat, ale pyta, na, na pytanie mogę szybko odpowiedzieć. Czy na wieczór pasuje prosta suknia z rozcięciem? Tak, soczystej, jeżeli pasuje tobie w ogóle soczysta czerwień, bo soczysta czerwień jest trudna, może zdominować wiele typów uroda, ale jeżeli jesteś jakąś wiosną, ewentualnie jakąś jesienią, to jak najbardziej mogłaby być, a rozcięcie dla osoby z niskiego wzrostu jak najbardziej jest w porządku. Sylwia pyta, gdzie kupić marynarkę, która nie farbuje? Hmm, no, muszę przyznać, że nie spotkałam takiej, która farbuje. Także gdzie, Sylwia, daj znać, gdzie kupiłaś taką, która farbuje i dajcie znać dziewczyny, czy wy macie takie problemy. Mm, bo to znaczy, że y, sklep generalnie jest. Bo, dlaczego może marynarka farbować? Bo znaczy, że ktoś się źle zafarbował, znaczy nie utrwalił tego farbowania, to znaczy, że oszczędzali. To znaczy, że prawdopodobnie to była po prostu jakaś kiepska sieciówka. Ja bym, to od, ja bym to reklamowała. A jeżeli to nie była kiepska sieciówka, to tym bardziej bym to reklamowała, no bo nie, 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 nie kiepska, znaczy w sklep, który nie jest kiepską sieciówką, no po prostu sobie nie może pozwolić na coś takiego. Także. Yy... Okej, okay, widzę, że nie ma więcej pytań. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze, za dzisiejsze spotkanie. Dajcie mi, rzućcie mi lajkiem albo serduszkiem, jeżeli Wam się podobało i przypominam, że możecie udostępnić ten, to nagranie, to wideo z dwóch powodów. Po to, żebym ja mogła dotrzeć do innych osób, które no, których po prostu nie jestem w stanie sama dotrzeć, a Wy w ten sposób polecicie mnie, polecicie moje treści swoim kobietom, które macie wśród znajomych. No, a druga sprawa to to, że polecając, udostępniając ten Materiał. On się przypina automatycznie do waszej ściany, do waszego profilu i tam będziecie mogły go sobie oglądać, ile chcecie, kiedy chcecie i wracać, kiedy chcecie. Dużo serduszek, dużo serduszek. Dziękuję Wam bardzo, cieszę się, że się podobało. Cieszę się, że. Żeby byłyście ze mną na żywo w ten piękny wtorkowy, nie, środowy, czy jakiś tam dzień, bo ja nie wiem, jakie dni, tygodnie się mi trochę zlewają w całość, tylko rozróżniam weekendy, bo wtedy nie pracuję. E, wtedy zazwyczaj maluję mieszkanie albo robię jakieś inne dziwne rzeczy, których normalnie bym się w ogóle nie podjęła. E, no ale tak, dobra. E, Monika pisze: podszewka w marynarze Deniklearze farbowała, musiała krawcowa wymienić podszewkę. Ja bym to reklamowała, ja bym to reklamowała, bo kurczę, no Denikler Wow, um, um, ja bym poszła najpierw z reklamacją. No chyba, że odrzucili tę reklamację, bo może na przykład może na przykład była źle, um, nie wiem, źle prana, może oni um, mówili, że trzeba chemicznie a prałaś w wodzie. No nie wiem, nie wiem. Tutaj um, ciekawa sprawa, bo ja się jeszcze nie spotkałam z tym, żeby marynarka jeansy już mi farbowały, buty już mi farbowały, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi um, zafarbowała marynarka, czy. Um, w sensie na, na ciało czy na, na inne ubrania. Um, no właśnie, nosząc dłużej, koszula biała pod marynarką zefarłowała pretty, pretty Girl. No, Pretty Girl nie jest bardzo chyba dobrą jakościową marką. Um, nie są to najwyższej, najwyższej jakości ubrania, ale mimo wszystko ja bym to reklamowała. Ja bym to reklamowała i zobaczyła, co się wydarzy. Zawsze korzystajmy z tego prawa do, do reklamacji. Aleksandra pisze: dziękujemy. Mm. Okej, okay. farbowała białe bluzki Monika Pisze. No właśnie, no właśnie. No dobra dziewczyny, to może co, kończymy na dzisiaj. Ja wam dziękuję bardzo. Um. Ja Wam bardzo dziękuję. Tutaj patrzę, czy jeszcze są jakieś pytania. Nie, już nie ma. Dobra, to ja zamykam komputer, zamykam transmisję na żywo. Pamiętajcie proszę, że jak nie oglądałyście jeszcze webinaru o marynarkach, to koniecznie go sobie pobierzcie. Pobierzcie sobie webinar, jakiej firmy marynarki można polecić. Sylwia, hmm. to jest trudna odpowiedź na, na pytanie. Generalnie Lavard, generalnie Liu jo, generalnie... Um, Słowo, przepraszam, zaraz sobie przypomnę, zaraz sobie. Pretty one. Um... No może właśnie, może zrobimy też taki wpis, bo jest już wpis o sukienkach, które polecamy, o t-shirtach, które polecamy na blogu, także może jeszcze o marynarach, będzie Massimo Dutti, mm, dużo osób sobie chwali. Natomiast jak wchodzimy w teren sieciówek, mm, no to może zdarzać się tak, o ja mam z Furel, Furel na przykład też ma super marynarki, w ogóle garnitury i inne ubrania, Furel, to się Furelle pisze, Zamknęłam już komputer, więc Wam linka nie, nie wrzucę, Furelle. Świetna, świetna marka tutaj ze śląska ma sklep online. Ale że ktoś jest ze śląska, to polecam pojechać, bo oni nawet uszyją, co tam chcecie. Bo mają na miejscu szwalnie. W sensie, że szyją panie na miejscu. Jest to taki showroom, czyli jest i butik, i. towa towa ma przecież super marynarki. Jak macie jakieś do polecenia i słuchacie, to czy. To dajcie, dajcie znać w komentarzu. Sylwia wtedy skorzysta. Także w tej odpowiedzi na komentarz Sylwii tam wrzucajcie, bo ja tak na szybko to czasami mam zaćmienia i nie wiem, co jeszcze mogłabym polecić. Ewa pyta, jaki... jaki... Kiry, marynarek mogę nosić na wiosnę, mam ciemną karnację skóry. No niestety nie ma takiego, nie, nie ma takiego koloru, który jest do ciemnej karnacji skóry. Tak jak nie ma takiego, takiego prawa, że blondynki z niebieskimi oczami to ładnie wyglądają w błękicie, bo nie wszystkie. No także nie ma niestety takiego koloru. Tutaj się sprawdza, stwierdzam na podstawie typu urody, czyli na podstawie, ja stwierdzam na podstawie typu urody, czyli analizy kolorystycznej. Ewentualnie jeżeli widzimy się na żywo, a jeszcze nie miałyśmy analizy kolorystycznej, jesteśmy tylko na zakupach albo tylko na przeglądzie szafy, to ja. Zgaduję, a później to sprawdzam, tak? Czyli jak spotykam się na zakupy z klientką, która nie ma określonego typu urody i nie chce go sobie określać, nie chce inwestować w taką usługę, no to wtedy ja po prostu patrzę sobie na nią. Na podstawie mojego doświadczenia zgaduję sobie w głowie, w głowie, zgaduję sobie, jakie, jakim typem urody może być, zgaduję kolory, które mogą jej pasować, i po prostu testuję. Także pamiętajmy, jeżeli nie wiemy, jaki kolor nam pasuje, to po prostu testujmy. To, to nie ma żadnych takich zasad na zasadzie, że jeżeli mamy ciemną karnację, to to, a jeżeli mamy jasną karnację, to coś innego, bo różne typy urody mogą mieć ciemną karnację i jasną karnację. Także no, niestety Ewa nie pomogę. Jedyne, co mogę pomóc, to są dwie opcje, albo przeprowadzić ci analizę kolorystyczną, no teraz online póki co, albo w gliwicach stacjonarnie, gdy już będzie można się spotykać, a ja będę spotykała się na analizach kolorystycznych wtedy, kiedy fryzjerzy i kosmetyczki będą otwarte, ponieważ moja, mój dystans pracy to jest taki trochę jak fryzjera, czyli ja sobie stoję blisko klientki, więc tak wtedy zacznę pracę na żywo z klientami. No teraz mam bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy online. Bardzo Wam się podobają usługi online, szczególnie właśnie analiza kolorystyczna online, określanie typu sylwetki online i spersonalizowane inspiracje zakupowe fantastycznie, to ja, tutaj ja Ci zaraz jak skończę mówić, bo tak jak już zamknęłam komputer, to ja Ci wkleję link do, link do usługi analizy kolorystycznej online i, i zapraszam Cię oczywiście bardzo serdecznie do skorzystania. Także dziękuję Ewa, dziękuję wszystkim osoby, które komentowały, dziękuję wszystkie, wszystkim osobom, które, e, które e, no, dawały serduszka, lajki, były z nami na żywo i tym, które się nie przyznały, że są, też dziękuję i dziękuję wszystkim tym osobom, które są nowe, dzisiaj pierwszy raz mnie oglądali no i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni. Także udostępniajcie to wideo. Będę bardzo Wam wdzięczna za szerzenie idei e, ubierania się z głową, e, ubierania się e, w, w ubrania, które po prostu, znaczy zakładania ubrań, które, e, które kochamy przede wszystkim. To jest najważniejsze. Tak, żebyśmy kochały swoje ubrania, a nie kupowały pierdoły. Także po to to wszystko robię. Żebyście po prostu miały miłość do swojej szafy. Tak, także dzięki bardzo. No i do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!